Tomasz Lubaszka, polski artysta, malarz, dyplom z malarstwa obronił w 1985 roku i dziś należy do grona najbardziej cenionych polskich malarzy. Tym razem swoje prace artysta prezentował nie w sali jednej z galerii, ale w częstochowskim hotelu Arche. Współpracuję z hotelem Arche i znam bardzo dobrze osobiście właściciela Władka Grochowskiego, który jest właścicielem wszystkich hoteli Arche. Jeździłem na plenery, które organizowała żona pana Grochowskiego, czyli Lena. I stąd się wzięły tutaj na otwarciu wystawy już, no, przepraszam, na otwarciu hotelu, lat temu nie pamiętam, sześć, nie pamiętam, moje prace. Poprosili mnie, żebym tu pokazał i one tak zostały. Tutaj były prezentowane, a kilka miesięcy temu Asia Skiba, jedna z dyrektorek tego hotelu, i Kasia Dębińska, którym dziękuję serdecznie z tego miejsca, zaproponowała mi wernisaż i wystawę. Co ciekawe, to jest pierwszy wernisaż w tym hotelu Arche, taki prawdziwy wernisaż wystawy, tak. Pracę malarza obejrzała spora grupa fanów twórczości artysty. Tym razem głównym motywem prac Lubaszki była rzeka. Rzeka, nomen omen, jest głębokim słowem czy pojęciem właściwie w tym momencie. Natomiast tutaj są wystawa jest drugą i ostatnią wystawą taką, którą robię na przestrzeni chyba roku. Czyli pokazuję ostatnie właściwie prace z poprzedniego, że tak powiem, kolokwialnie Lubaszki, czyli te menhiry, parę, to jest dosłownie kilka obrazów, może cztery, może pięć, menhiry, ostre formy i tak dalej. Natomiast olbrzymia część wystawy to są rzeki. To słowo rzeka jest dość symbolicznym słowem i umownym, bo to nie jest, bo to czasami jest morze, czasami jest kałuża, czasami jest wyobrażenie wody nawet. To jest rzeka malowana, ta symboliczna rzeka malowana o świcie, zmroku, w słońcu, zachmurzona, zamglona, przeróżna.